Załóżmy, że nie lubicie firmy XYZ i jesteście przekonani, że cena akcji tej firmy spadnie. W takiej sytuacji możecie zarobić na tym spadku, dokonując tak zwanej krótkiej sprzedaży. Sprzedaż krótka w dużym uproszczeniu oznacza zakład, że cena akcji spadnie w danym horyzoncie czasowym. I mechanika krótkiej sprzedaży polega na tym, że zaczynacie od pożyczenia danego waloru, pożyczacie daną akcję, na przykład od swojego maklera, od swojego domu maklerskiego, który taką akcję posiada w swoim portfelu i dokonujecie sprzedaży tego papieru. Czyli najpierw następuje pożyczka akcji, a następnie sprzedaż po aktualnej cenie. W naszym przypadku ta cena to 50 zł. Załóżmy, że cena akcji faktycznie spada, tak jak żeśmy sobie to przewidzieli. Wobec tego, załóżmy, że po tygodniu, tak mija gdzieś tydzień, i nasza cena akcji spada do 20 zł. Wówczas możecie kupić taką akcję właśnie po cenie tych 20 zł. Czyli dokonujecie kupna akcji po cenie 20 zł. I tą akcję, którą teraz posiadacie we własnym portfelu, oddajecie pożyczkodawcy. Czyli rozliczacie się ze swoim domem maklerskim, oddając akcje, które żeście pożyczyli. Czyli jeszcze raz, pożyczacie akcje, sprzedajecie akcje, które są właściwie nie wasze, po cenie 20 zł i odkupujecie za, po cenie, przepraszam, 50 zł, odkupujecie po 20 zł i oddajecie akcje. W związku z czym wasz zysk to 50 zł, które żeście zarobili na sprzedaży, minus 20 zł, za które musieliście odkupić akcję, więc całość zysku wynosi 30 zł. No dobrze, a teraz co jeżeli nasz pożądany scenariusz się nie zrealizował i ceny akcji wzrosły? Załóżmy, że po tygodniu wartość akcji firmy XYZ wynosi 80 zł. Wówczas kupujecie te akcje i nagle patrzycie, że tracicie, w związku z czym kupujecie te akcje, żeby ograniczać wasze straty, tak? Więc następuje kupno akcji po cenie 80 zł. Oddajecie akcje, tak jak poprzednio, do waszego domu maklerskiego. Natomiast jak wyglądają wasze zyski? No, zarobiliście 50 zł na sprzedaży pożyczonej akcji, po czym zainwestowaliście 80, żeby tą akcję odkupić, więc niestety uzyskujecie stratę w wysokości 30 zł. A co jeżeli cena akcji podskoczy do 800 zł albo do 8000? Właśnie z tego powodu sprzedaż krótka jest tak niebezpieczna. Cena akcji może poszybować niewiarygodnie wysoko. W zasadzie nie ma górnego ograniczenia. W przypadku sprzedaży długiej, gdzie naszą stratą jest spadek cen akcji, ograniczeniem jest zero, no bo cena akcji nie może być ujemna. Tym niemniej sprzedaż krótka jest sposobem na zarabianie przy spadających cenach, jeżeli trafnie przewidzicie ten spadek.